Moim Państwa gościem jest Grzegorz Sikorski, wójt gminy Harzach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor. Panie wójcie, znajdujemy się w domu przyrodnika. 1 marca wielkie otwarcie, oficjalne otwarcie. Jakie były reakcje tych pierwszych gości? Jak się im podobało? Znaczy, opinie były bardzo pozytywne. Ja zawsze podkreślam, że jest to wyjątkowe miejsce, magiczne, które połączyło wiele osób, żeby to miejsce powstało, więc opinie były bardzo pozytywne. Wszyscy chwalili, że takie miejsce powstało, ponieważ tu w jednym miejscu pokazujemy bogactwo naszej gminy, ale również, co warto podkreślić, promujemy cały powiat cieszyński. Rozumiem, że Dom Przyrodnika jest już oficjalnie teraz otwarty. Można przyjść, można zwiedzać. W jakich godzinach, kiedy, no i jak to też wygląda cenowo? Znaczy tak, oficjalne otwarcie było w zeszłym roku, natomiast działalność nam pokrzyżowała pandemia. Gdy tylko warunki się zmieniły, postanowiliśmy otworzyć ten obiekt. Jest on czynny od 1 marca, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w weekendy od 10 do 14. Więc serdecznie tutaj wszystkich zapraszam. Mhm. Bilety tutaj można oczywiście wstępu nabyć na miejscu, czy można sobie jakoś wcześniej? Znaczy bilety można tutaj nabyć na miejscu, mamy tutaj kasę, można płacić gotówkowo bądź bezgotówkowo przy użyciu karty. Pan pewnie powie, że wszystko tu jest warte zobaczenia, wszystko jest ciekawe i interesujące, ale na co szczególnie warto zwrócić uwagę, no, wybierając się tutaj do Domu Przyrodnika? To znaczy, pani redaktor, ma pani rację, tu jest ale może coś szczególnie pan poleca. Wszystko tu jest bardzo interesujące. Co polecam? Może zwiedzanie możemy zacząć od tego, że poleciłbym ściągnąć sobie aplikację na smartfona, wejść na stronę www.dolinaolzy.eu i tam możemy pobrać aplikację Wędrówki Doliną Olzy i zapoznać się krok po kroku, co nas tutaj czeka. Nie musimy korzystać z usług przewodnika. Ten pomysł został tak skonstruowany, że sami sobie możemy zwiedzić to miejsce w tym tempie, którym nam odpowiada. Aplikacja w danym miejscu nam opowiada, gdzie się znajdujemy, co widzimy, więc tak jak mówię, zapraszam na naszą stronę i do odwiedzenia Domu Przyrodnika. Aplikacja oprowadza nas po placu profesora Wiktora Wawrzyczka i mówi, jak ten teren został zaprojektowany i zachęca nas również do odwiedzenia gmin powiatu cieszyńskiego. Dlatego mówię tutaj, że to miejsce nie tylko promuje gminę Harzlach, ale również cały powiat cieszyński. Po czym wchodzimy do środka, do Domu Przyrodnika i tu również aplikacja krok po kroku oprowadza nas po całej ekspozycji. A co się szczególnie spodobało delegacji z miasta Jastrzębie-Zdrój na czele tutaj z panią prezydent, bo wiem, że takowa delegacja była, że was odwiedzili. Zainspirował ich ten Dom Przyrodnika? Będzie taki w Jastrzębiu? Jastrzębie planuje o wiele większą inwestycję, natomiast chcieli podpatrzeć, jak to zostało zrealizowane w naszej gminie, zobaczyć te dobre praktyki i je implementować na własny grunt. Tamta ekspozycja będzie się różniła od naszej. Ona jest skupiona na węglu, ponieważ Jastrzębie jest to miasto górnicze i chce pokazać tą swoją kulturę, historię w oparciu o węgiel. To wszystko w środku w Domu Przyrodnika, ale na zewnątrz też jeszcze plany na kolejne inwestycje. Znaczy tak, Wędrówki Doliny Olzy był to pierwszy etap przebudowy centrum Harzlacha. Należy pamiętać, że w tym projekcie kładziemy nacisk na ekologiczne środki transportu, jakim jest na przykład rower. Więc tutaj w Domu Przyrodnika będzie można wypożyczyć rower i zwiedzić teren gminy, jak również powiatu cieszyńskiego i w tym celu została wytyczona odpowiednia ścieżka rowerowa i opisana. Jakkolwiek w pobliżu Domu Przyrodnika powstanie tor pump track, gdzie będziemy mogli jeździć na rowerach, deskorolce, więc myślę, że tą inwestycję uda nam się już zrealizować w okresie letnim i młodzież przez wakacje będzie z niego mogła korzystać, z tego toru. Czyli jeszcze w tym roku? Mamy takie nadzieje, prace przygotowawcze już ruszyły, wkrótce ogłosimy przetarg. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z przyjętym harmonogramem, mam nadzieję, że uda się to zrealizować na najbliższe wakacje.
Panie wójcie, no nie wszystko kręci się wokół tego domu przyrodnika, ale jak już tutaj mówimy o budynkach, no to chciałabym tutaj nawiązać do tego budynku Domu Ludowego w Pogwizdowie. Jak tam wygląda sytuacja, jak tam wyglądają prace remontowe, no i kiedy wielkie otwarcie? Znaczy, jeżeli chodzi o tą inwestycję, powoli z nią finiszujemy. Myślę, że jeżeli nie będzie żadnych utrudnień, żadnych niespodzianek, to generalnie wszystkie odbiory powinny zakończyć się na przełomie maja-czerwca, więc myślę, że pod koniec czerwca będzie, czy w czerwcu będzie oficjalne otwarcie tego budynku. Zresztą zawsze podkreślam, że budynek ten ma wspaniałą historię, ponieważ powstał on z inicjatywy mieszkańców przy dość dużym wkładzie finansowym tychże mieszkańców. I czuliśmy taki moralny obowiązek, żeby ten budynek odkupić i wyremontować. Bardzo cieszę się, że tutaj udało się to przy pomocy środków zewnętrznych, które sfinansowały 95% kosztów tej inwestycji, więc to jest niesamowita pomoc. Budynek no już jest na ukończeniu. Wczoraj wizytowałem go i muszę przyznać, że robi wrażenie, jeżeli chodzi o sam środek. Zostało to zaprojektowane i wykonane z dość dużym rozmachem. Warto podkreślić, że remont tego budynku, czy przebudowę tego budynku projektowała ta sama firma architektoniczna, która zajmowała się domem przyrodnika. Więc stawiamy tutaj na jakość. No, wypiękniał też w ostatnim czasie budynek, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury między innymi, czy biblioteka. Jak tam się sprawdza ten budynek? Czy ktoś tam się wprowadził w ostatnim czasie jeszcze? Znaczy tak, budynek jest takim integratorem, no który łączy wiele środowisk. Oprócz biblioteki, która tam już funkcjonuje od kilku dobrych miesięcy, znajduje się tam Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, więc tutaj znacząco poprawiliśmy komfort i jakość obsługi naszych mieszkańców. Z pomieszczeń korzysta Ludowy Klub Sportowy Wiktoria w Haszlachu. Tutaj warunki lokalowe również uważam znacząco się poprawiły. Oczywiście są również pomieszczenia przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Wiem, że Koło Gospodyń Wiejskich, Haszlackie Koło Gospodyń Wiejskich bardzo prężnie już działa też w tym budynku. I budynek no, cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Te sale, które tam są do wynajęcia, są udostępniane, chętnie wynajmowane. Panie wójcie, no te budynki już są, one już cieszą oko. Jakby pan jeszcze tak króciutko podsumował ten rok 2020 pod względem takich ważniejszych inwestycji, na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Znaczy rok 2020, panie redaktor, był rokiem bardzo specyficznym. Doskonale wiemy, że pandemia no, odcisnęła swoje piętno na budżetach jednostek samorządu terytorialnego, ale nie tylko, również i przedsiębiorstwa, poszczególne branże przeżywają kryzys. Jak ocenić ten mijający rok? No, bardzo trudno, myślę, go oceniać jednoznacznie negatywnie, ale również jednoznacznie pozytywnie. Też bym się bał. Rok 2020 jest rokiem, kiedy no, udało nam się zakończyć wiele inwestycji. Jest to rok, w którym no, nie poddaliśmy się może presji i kontynuowaliśmy wiele rozpoczętych inwestycji, czy ogłaszaliśmy przetargi na kolejne inwestycje. Dzięki wprowadzonym pewnym rozwiązaniom oszczędnościowym, jak również no, wytężonej pracy wielu pracowników, udało się ten rok zamknąć całkiem przyzwoicie, bo muszę powiedzieć, że nadwyżka pomimo trudnego roku wynosi ponad 5 milionów złotych, co jest do tej pory niespotykane w historii haszlackiego samorządu. Udało się pozyskać gigantyczne środki finansowe, zewnętrzne środki, które napędzały te inwestycje, które realizowaliśmy. Jeżeli mówimy o tych środkach zewnętrznych, to jest ponad 8 milionów złotych. To żeby porównać, żeby mieć obraz sytuacji, 8 milionów złotych w przypadku haszlackiego samorządu, to jest tyle, ile wynosi prawie roczny wpływ z podatku PIT do gminy, czyli to jest potężna kwota. To kwota, która przeznacza wpływy
z podatków od nieruchomości, podatków od czynności cywilnoprawnych, więc widzimy, że tutaj wykonaliśmy gigantyczny krok i dzięki temu mogliśmy wiele inwestycji realizować, jak również planować, tak, żeby ten 2021 rok rozpocząć z dużym rozmachem, bo w jednym z wywiadów z panią redaktor wspominałem, że inwestycje są lokomotywą rozwoju, więc wiemy, żeby gospodarkę pobudzić, nawet na tym najniższym szczeblu, no trzeba inwestować. Trzeba inwestować, pozyskaliśmy duże środki i teraz je chcemy zainwestować w te projekty, które zostały wspólnie wyznaczone według tych priorytetów z Radą Gminy. Więc myślę, że w 2021 roku również nie będziemy zwalniać tempa. No właśnie, no to co w tym 2021 roku, w tym roku z tych ważniejszych inwestycji, na które udało się pozyskać te środki zewnętrzne też, o których Pan już wspomniał przed chwilą? Znaczy tak, inwestycje są podzielone na kilka grup, moglibyśmy tak powiedzieć, gdzie mamy do czynienia ze współpracą samorządów na różnym szczeblu. Przypomnę, że kontynuujemy tutaj współpracę z powiatem cieszyńskim i chcemy w tym roku wspólnie przebudować, wyremontować dwie ulice i tutaj będziemy partycypować w tych kosztach. Mówimy tutaj o ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach, jak również o ulicy Haszlaskiej w Brzezówce. Na ten cel przeznaczamy 250 tysięcy złotych. Dodatkowo w wyniku porozumień z powiatem przystępujemy do opracowania koncepcji budowy chodnika na ulicy Księdza Olszaka w Kończycach Wielkich. Wspólnie z województwem chcemy przystąpić do realizacji no, dość dużej i wyczekiwanej inwestycji na ulicy Jastrzębskiej. Mówimy tutaj o budowie chodnika wzdłuż ulicy Jastrzębskiej, więc te inwestycje będą kapitałowo i czasochłonne na pewno. Jeżeli chodzi o kolejny rodzaj inwestycji, to mówimy tutaj o inwestycjach proekologicznych. Stawiamy tutaj na dalszą rozbudowę kanalizacji w naszej gminie. Mówimy tutaj o rozbudowie kanalizacji akurat w Kończycach Wielkich. Nadal rozbudowujemy naszą sieć wodociągową. Należy pamiętać, że gmina Haszlak no, dynamicznie się w ostatnich latach rozwija i musimy w miarę posiadania środków finansowych dozbrajać te tereny budowlane, które zostały w latach poprzednich wyznaczone. I takie inwestycje dzieją się właśnie w Zamarskach, w Pogwizdowie. Jeżeli mówimy tutaj o inwestycjach drogowych, bo one najbardziej mieszkańców interesują, bo z nich wszyscy korzystamy, to udało się tutaj w wyniku rozmów na komisjach budżetu określić ten szkielet, który chcemy w tym roku realizować. I to będzie kilka dróg, które zostaną oprojektowane i mam nadzieję, że w tym roku większość z nich zostanie wykonana. Mówimy tutaj między innymi o ulicy Szkolnej w Zamarskach, o ulicy Polnej w Brzezówce, o ulicy Brzezowej w Pogwizdowie. Jak również przystępujemy do oprojektowania ulicy Zielonej, Lipowej w Haszlachu oraz Muroń również w Haszlachu. Dodatkowo myślę, że te zadania w tym roku zostaną jeszcze wzmocnione finansowo. Ja już to zapowiadałem początkiem roku, że będziemy dokonywali pewnej zmian w budżecie, pewnej nowelizacji budżetu i te zadania jeszcze zostaną wzmocnione. Oczywiście tutaj pani redaktor też nie zapominamy o naszych mieszkańcach. W tym roku zaplanowaliśmy po tym okresie pandemicznym, mam nadzieję, że on się już skończy. Wiemy, że te relacje społeczne ucierpiały, więc w tym roku przeznaczyliśmy więcej na sport, tak żeby nasza młodzież mogła aktywnie spędzać swój czas. Zwiększyliśmy dotacje dla naszych klubów sportowych, inwestujemy w bazę sportową. O ile zwiększyliście te dotacje? To znaczy... I kto może z nich skorzystać? Kluby sportowe, tak, rozumiem, tak? Tak, tak. Tutaj zostały one zwiększone do 190 tysięcy
złotych i tutaj kluby sportowe z tego już skorzystały, bo umowy zostały podpisane. Natomiast niezależnie od tego prowadzimy inwestycje na obiektach sportowych, żeby one były bardziej atrakcyjne, bardziej bezpieczne i odpowiadały aktualnym obowiązującym wymogom. Dodatkowo prowadzimy, no, otwieramy w zasadzie klub seniora, czyli nie tylko stawiamy na młodzież, ale też chcemy zapewnić pewną ofertę kulturalną dla najstarszych mieszkańców gminy Haszla. Był to postulat również, który był zgłaszany na zebraniach wiejskich i na jego realizację udało nam się pozyskać prawie 500 000 zł, więc wkrótce będziemy prowadzili nabór do klubu seniora. Zostanie to poprzedzone naborem do Rady Seniorów, które nabór będzie trwał w miesiącu marcu i mam nadzieję, że uda się Radę Seniorów w tym roku wyłonić. W zeszłym roku próbowaliśmy, ale pandemia nam pokrzyżowała plany. No i oczywiście myślimy tutaj o mieszkańcach w tej sile wieku, bo mówiliśmy o młodych, o młodzieży, mówiliśmy o osobach starszych. Teraz przyszedł czas na dorosłych mieszkańców i tutaj chcemy zapewnić ofertę kulturalną, sportową, rozrywkową. W tym celu udało nam się pozyskać kilka mikrograntów z funduszy transgranicznych i na pewno każda osoba znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeżeli tylko warunki pandemiczne pozwolą, będzie wiele wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Haszlach, na które już serdecznie Państwa zapraszam. No to zobaczymy, jak tam z pandemią, kiedy będzie można z tym wszystkim wystartować. To sport, Panie Wójcie, a co z oświatą? Jakie inwestycje w szkołach zaplanowaliście na ten rok? Znaczy tutaj sukcesywnie inwestujemy w oświatę, poprawiamy warunki lokalowe. Na pewno taką największą inwestycją naszą, która już ciągnie się od dłuższego czasu, jest przebudowa szkoły podstawowej w Haszlachu. Bardzo się cieszę, że na ten cel udało nam się pozyskać prawie 2 miliony złotych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umożliwi nam to pełną realizację tej inwestycji. Dzięki pozyskanym środkom mam nadzieję, że uda nam się również przebudować skrzyżowanie ulicy Kościelnej z ulicą Długą w Haszlachu. To też było postulowane, kiedy byłem jeszcze, znaczy ten wniosek postulowałem, kiedy byłem jeszcze radnym tutaj w gminie. Później ten sam wniosek był podnoszony przez kolejnych sołtysów oraz radnych, więc pojawiły się dodatkowe środki i mam nadzieję, że tę inwestycję też się tutaj uda zrealizować. Czyli z jednej strony poszerzamy tą bazę dydaktyczną, ale z drugiej strony również prowadzimy inwestycje wokół budynku. Jeżeli mówimy o inwestycjach oświatowych, w tym roku również chcemy przenieść dwa kolejne oddziały przedszkolne do szkoły, czyli tutaj całe przedszkole z budynku C w Kończycach Wielkich przenieść do szkoły. Na ten cel środki w budżecie mamy zarezerwowane i liczymy, że inwestycja ta również zostanie wsparta z rządowych dotacji, o które się staramy. Gdyby tak, no myślę, że w tym roku na te inwestycje oświatowe no przeznaczymy około 2,5 do 3 milionów złotych, więc to jest jak na nasz samorząd gigantyczna kwota. Jednostki OSP również mogą liczyć na wsparcie? Tak. Zgodnie z zapowiedziami co roku staramy się wspierać naszych strażaków, ponieważ dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Zapowiedzieliśmy program wymiany wozów bojowych i takie wozy bojowe zostały zakupione już dla OSP Kończyce Wielkie, później OSP Pogwizdów. W tym roku staramy się zakupić nowy wóz bojowy dla OSP Rudnik. Tutaj warto podkreślić, że w tym roku również został oddany do użytku garaż, czyli rozbudowaliśmy OSP w Rudniku, więc tutaj to było takie domknięcie tej inwestycji. Rozbudowaliśmy, przebudowaliśmy remizę
i teraz zakupimy nowy wóz bojowy w ramach tego programu modernizacji, który już funkcjonuje kilka lat w naszej gminie. Mhm. Jakie jeszcze takie ważniejsze inwestycje, na które Pan by chciał zwrócić uwagę w tym roku 2021, o których jeszcze nie wspomnieliśmy? Czy taką ciekawostką jest też zapowiadaną przeze mnie, żeby uruchomić w naszej gminie w centrach hotspoty, czyli darmowy dostęp do internetu. Jesteśmy po przetargu, udało nam się wyłonić firmę i myślę, że już na wakacje te hotspoty powstaną, więc będzie można korzystać. Będzie można korzystać. Tak, będzie można korzystać z internetu. Jest to po części też związane z tym projektem Wędrówki Doliną Olzy, gdzie wykorzystujemy aplikację internetową, gdzie no, potrzebny jest ten szybki dostęp do internetu. A wiemy, że w tym terenie przygranicznym czasami uwarunkowania terenowe powodują, że no, ten internet zwalnia i nie pozwala w pełni korzystać z tej aplikacji czy z internetu. Jeżeli mówimy o inwestycjach, mówiliśmy o młodzieży, o sporcie, ale też warto podkreślić, że myślimy o naszych najmłodszych. Chcemy w tym roku wybudować czy odnowić place zabaw. Mówimy tutaj o placu zabaw przy szkole podstawowej w Zamarskach, jak również przy szkole podstawowej w Pogwizdowie. Na ten cel przeznaczymy ponad 120 tysięcy złotych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Moim Państwa gościem był Grzegorz Sikorski, wójt gminy Haszlach.